Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Milka się łatwo oskarża. O. Dobra, kill tej na to ja się zgadzam. Gdzie mam ciało? Moim zdaniem głównymi podejrzanymi jest Gruby i Maja. Dlaczego? Byliście tam jedyni z Lewicą. I jeszcze był Kiltain na spawnie. I wy tam poszliście. Tylko, że tak trochę... Lewica nie żyje, czy żyje, bo... A wy tam byliście z nim. Czekaj, ale ej, tak trochę ja mam pytanie do Grubego. Gruby? Tak? Gdzie byłeś na końcu rundy? Wychodziłem z admina. Ja cię widziałem. To musiał być vent. Nikt za mną nie wchodził tam. Tomek, ale zdajesz sobie sprawę, że Lewica żyje? Nikt za mną tam nie wchodził. To musiał być vent. W sensie, ja widzę, jak Lewica pisze na czacie. The fuck? Nie wiem, o co chodzi. Jakiś bóg? Ja wołtuję Grubego. W sensie, u mnie to Lewica normalnie koło Grubego jest, tylko że szary. Bez X-a. Tak jakby po prostu z gry wyszedł. Dlaczego ja nim byłem? Wytłumacz mi to. Z nim na lewej stronie tam leży Lewica. Byliście razem, chodziliście razem i Lewica... Dobra, wiesz co, ale... Tomek, jak dla mnie to jesteś Tomek, ty. Ale na jakiej podstawie wiesz, że byliśmy z Lewicą, jak nikt cię z nas nie wytłumaczył, nie powiedział swojego roada? Bo ja widziałem. Bo ja widziałem. No dobrze. Dobra, Tomek. Za wcześnie, Maja. Kuźwa. Coś ty narobiła. Dobra. Maja, jest. Za wcześnie ten o dwa, ale bardzo dobrze. Powiedziałem, że zwentował. Jeszcze poszedłem teraz na logi. Ale Maja, to był big brain. Mówię, mieli głosować na mnie, głosuję na ciebie, robimy remis. Bang. Udało się. Tak. O. O. Dobra, mamy to. A czy ty możesz? Tomek, przepraszam, no zobaczyłeś mnie chyba jak wychodzę z venta. Pozycja gwincowa. Dobra, jestem prawie pewien, głowy nie dam. Czekajcie. Ale ty nie masz mikrofonu. Ja nie mam? Ja mam. Nie. Ma, dobra. A masz, przepraszam. Dobra. Dobra, więc tak. Zacząłem rund od tego, że wyszedłem sobie z... Na początku zrobiłem kluczek, poszedłem na lewo do... Kiltain do rzeczy, kamery, do rzeczy, do wiem, rzeczy. Wiem, czekaj, żebym... Bo muszę kontekst zaznaczyć, bo to jest ważne. Potem byłem dwa, zrobiłem butelkowanie i poszedłem na weaponce, zrobiłem kometki. Poszedłem na prawo, wszedłem do ofisa. I tam widziałem, jak ze specimiana, z dolnego specimiana wychodził Kwilos. No. At least, tak mi się wydaje. Potwierdzam. Koło mnie stał Nadara, kiedy poszedłem na prawo. Myśmy tam byli jakby, jak się nazywa to na prawo pomieszczenie od tego, gdzie jest guzik? Na prawo. Robi, laboratorium. Dokładnie, bardzo dziękuję, kartę, Maja. Tam gdzieś się kartę. Ale czemu zawsze ja piszę? Nie wiem, no napatoczyłeś mi się kartę, i wydawało mi się, że mnie widziałeś. Ja wróciłem się i pod guzikiem znalazłem jego martwe ciało, bo na witalcach sprawdziłem. Także pozdro. Także wydaje mi się, że to mógł być albo Kwilos, bo wychodził z dolnego specimena i mógł go bez problemu zabić, bo był dosłownie, no mówię... No i uciekł. No, pytanie, gdzie było ciało? Pod guzikiem, w tym ciało pokoju było z guzikiem? Pod guzikiem, dokładnie. W pokoju z guzikiem? Tak. Ale powiedz mi teraz, tak, ile czasu minęło od killa do zgłoszenia? Nie wiem, 4 sekundy. Mam pytanie. A to 4 sekundy od kiedy zobaczyłeś, czy od kiedy znalazłeś ciało? Nie, 4 sekundy od... Nie, słuchajcie, to jest prosta sprawa. Byliśmy na tym guziku, obok są witalsy zaraz, nie? No. No i patrzę na witalsy, widzę, że Brown i Blue is dead. Ktoś tam stał z sobą na guzik. Ktoś tam stał na witalcach to... z kimś. Nie wiem. Ja stałem na witalcach, ale nie, ktoś jeszcze ze mną stał. Czyli ciało może mieć więcej czasu.
To ty podchodzisz i widzisz na witarcach, że ktoś nie żyje, no nie, a nie, że umarł. Przed sekundą byłem koło Nadary, rozumiesz to? Światło zgasło, ja byłem z Nadarą w jednym miejscu, myśmy kartę robili. Okej, a to jak czekaj. Jak ja szedłem na witalce, to był tylko Tomek martwy. Taki jest problem. A to było dosłownie przed chwilą. No ja też dosłownie przed chwilą i ja już potem widziałem, że Blue też jest martwe. Podszedłem do guzika i widzę, że jest martwy. Mi się wydaje, że to chwilę. Ty zgłosiłeś które ciało? Nadarę? Nie jestem pewien teraz, ale wydaje mi się, że Nadarę. No to wiesz, że to może być self-report tak naprawdę, bo jak patrzyłem przed chwilą na witalce, to jeszcze Nadra żyła. Mówię ci, że Nadara to był Filos, który wyszedł przed chwilą. Nie wiem, Nadara brzmi... Ale mnie nawet nie było w Nadra. Teraz ja się utłumaczę już. Co sekund gadasz teraz o samie. Mam tylko pytanie do kogoś. Czekaj. Może do wszystkich. Czekaj. Proszę bym bardzo powiedział, które mieliście te kluczyk. Które miejsce w kluczyku. Nieważne. Kurwa, co? Nie try harder. Dobra, ja myślę, że mamy za mało. Ja bym... Za mało, ale dwóch jest, tak? Czy jeden? Dwóch. Na dedy, no. Na którą da musimy kogoś wypieprzyć jak chuj. Okej. Okay. Tak, tutaj musimy. Znaczy, nie było... Dojść do tego. Nie było najmniejszych dowodów na kogokolwiek w tej wypowiedzi całej, więc... Dobry. Dobry. Przed chwilą miałem katana. Magnes. No? A ja wbijałem się z Kilosem w dekontaminacji akurat teraz. Dobra. Magnes, no. Tak? Ty szedłeś od góry, tak? O, skończę od góry. Spotkałeś... Magnes. Teraz jestem... Nie, czekaj. Hipostań, zastanów się, a może ja coś powiem, dobrze? Bo ja wiem, co ja chcę powiedzieć. Nie, już jestem pewien, dobrze? Tak? Widziałem ci... Dobra, nie wiem. Dobrze. Słuchajcie, widziałem się z Kiltainem przy górnej dekontaminacji. Jak on mnie sprawdzał, czy ja wchodzę do tej dekontaminacji, wszedłem sobie do góry od dekontaminacji. No i to był ostatni moment, kiedy go widziałem. I ja wchodziłem w tym momencie, zbliżałem się do specimen roomu. No nie wiem, mamy podejrzenie z poprzedniego, że Kwilos, tak? Teraz tam Kwilos uciekł. A teraz Ale poczekajcie, gdzie jest ciało? Było? No właśnie przy dolnej dekontaminacji. Gruby, zaraz jesteś koło ciała i Magnes jest na górze od ciała. Dolna dekontaminacja? Ale to poczekaj, to... Ej, widziałem Magnesa, jak wchodził dolną dekontaminacją. Magnes nie mógł wejść dolną dekontaminacją, bo w momencie zgłoszenia stoi obok mnie. Ale widziałem go, jak wchodził dolną dekontaminacją, więc mógł walnąć, pójść tam, wrócić i tam ciało. Dobra, gdzie dokładnie jeszcze? Ja się z Tomą skłonem miałem w adminie, tam przy tych kartach i poszedłem na dół do dekontaminacji. Dobra, ja bym się chciał trochę cofnąć w czasie. I Magnesa w korytarzu zobaczyłem, więc on tam leciał. Ja bym się chciał odrobinkę cofnąć w czasie. Z kim widziałem, jak Magnes i ktoś jeszcze wybiega z kamer. Elektryka, jak było naprawione światło. Kto to był? Chyba z Kwilosem. Ja byłem też. Nie, Skubany. Ja się pani naprawiałem. Magnes i Skubany. Ty gruby poleciałeś na kamerę, na a ja z Magnesem. Przepraszam, na kamerę i z kamer na laba. Poszedłem do laba, a ty potem cofnąłeś się do elektryka, tak. Zgadując? Spyk. Ja właśnie zastanawiałem. Wychodzi. Myślę, że mogę coś powiedzieć. Tak. Według mnie to może być Magnes. Kurwa, hipostań, cicho bądź przez chwilę. Poszedłem dołem. Zahaczyłem o śmieci obok O2, poszedłem od razu do oficja admina dekontaminacji, poszedłem do specimen roomu, bo tam miałem ostatniego taska cyferki, wracając się właśnie spotkałem w dekontaminacji właśnie dolnej Kwilosa, akurat się tylko drzwi otworzyły, widziałem jak właśnie Nie podejrzewają mnie w ogóle. Z officea do ciała, akurat też już miałem jakiś report. Obok był jeszcze też gruby. No akurat ale co to znaczy obok, jak ja wchodziłem od góry? Teraz po lewo. Dobra, to w pierwszej chwili osleci. No nie wiem, byłeś też po prostu gdzieś tam. To czego ja, ale dlaczego on? Ale Magnes, znaczy... Magnes,
Magnus faktycznie wylatał ostatnio. O co chodzi? Skubany, kurna, od dwóch gier rozmawiamy o tym, żeby nie wywalać randomowo i właśnie to zrobiłeś. Ja wywaliłem gościa randomowo. No tak, no w pierwszym, bo ja dobra, w ale pierwszym dobrze, miał dobra, dobra, grajcie. Pierwszym było na niego. Cicho. Ej, bo jest dwóch impostorów, tak? Szumica Dronimir jest najlepsza, jest zajebista. Kurwa. Daliśmy? Naprawdę, tak randomowo odwaliliście no tego Kwilosa. Nie, nie odwaliłem randomowo Kwilosa. Oczywiście, że randomowo. On mnie zabił, ja zabiłem. Ja zabiłem oba te wasze podejrzenia na Kwilosa, ludzie. No, ale Kwilos był niefortunnie. Wcześniej był, dostał od tego, od Kitana, dostał Kitana. Taką, no nie wiem, jak on tam. Dobra. Teraz trzeba to dobrze zrobić. Jakby zaczęli jeszcze grać, czy mi się wydaje? No tak. Dzień dobry. No, no na chwilę. No. Kto był za mną w adminie? Ja. Robiłeś kartę. Ja w tym momencie byłem przed, no, dwie sekundy temu z Magnesem na reaktorze. A gdzie było ciało? W silcach. No, tak. Nie, no dobra, powiem tak. Ja i Stranger raczej nie. Nie wiemy, ty mówisz gruby, że z Magnesem gdzie byłeś? Dobra, Magnes, czy potwierdzasz, że byliście po lewej stronie mapy? Tak, byliśmy w reaktorze, okay. Robiliśmy czerwki. Ja z Weissem byłem w adminie. Tomek i Nadara. Ja Tomek byłem w Metalu. Co? Byłem na admin panelu. Ja potwierdzam, że Nadara wbiegł teraz do Medbaya, bo akurat na ułamek ja sekund. To, że Tomek. Poczekaj, Tomek, widziałeś to ciało na admin panelu i dlatego tam poszedłeś? Tak. Czy to ciało było świeże? Raczej tak. Mhm. Nie wiem, nikt nie widział Nadary. Chciałem powiedziałem, że akurat na ostatnią sekundę odpaliłem kamery. I mówię, że widziałem, jak wbiega. Kamery się nie zaświeciły. No, ostatnia sekunda przed reportem? No, to też. Nie wiem, czy byś zdążył zobaczyć, skoro ostatnia sekunda przed reportem. Ej, ja mam pytanie, jaki jest cooldown na killa? 30 sekund chyba. 27,5. Czyli to powiem. Musiały być dwa kile, to nie mógł być chyba jedna osoba. Chyba nie, chyba za krótka runda. Nie wiem, gruby mi nie pasuje z tymi kamerami. Kurwa, na ostatniej sekundzie jeszcze się nie mogę. A Magnuson wbiegał do kamer? Nie, nie widziałem, bo ja wybiegłem pierwszy i pobiegłem do Medbaya, więc nie wiem. Czy podbiegłeś do Medbaya? Właśnie. Czy Nadara pobiegł do Medbaya? No ja akurat w ostatnich sekundach biegałem, bo miałem tam bodajże skan, ale ty nie wbiegałeś do Medbaya? No, jak się runda kończyła, to właśnie miałem wybiegać z Medbaya, bo zrobiłem skanowanie. No to Nadara, nie, Nadara, coś ci się nie zgadza, Nadara, bo ty wbiegałeś teraz do Medbaya, to więc musiałeś mnie zobaczyć, jak byłem akurat przy drzwiach, bo to jak wyglądało tak, że biegłem do Medbaya, zeskanowałem się. I miałem właśnie wybiegać. To albo mrugnąłem, albo naprawdę cię nie widziałem. No to ja właśnie ciebie. Jak odsłonię na Nadarę? Nadara, coś co nie zgadza mi się w ogóle to, co widziałem, a co on gada.
Raz biegał, raz wybiegał, no nie wiem. No. Ale to ja powiedziałem od razu, że byłem prosto w medbayu i jak właśnie wpadł w łódź, ja wybiegałem. Po co się odzywa, jak mu alibi daje? Po co się odzywa, jak mu alibi nie daje? Nie mówiłem, że byłem w medbayu, a nie, że wbiegałem. Powiedział gruby, że wbiegałem. A nie mógł tego widzieć na kamerach. Na chuj się odzywa, na chuj się odzywa. Bo pójść moim tokiem myślenia, no, że on był w medbayu. No, no tak, przy drzwiach to akurat wbiegłem. Dobra, to jest moja ostatnia gra w ogóle. Dobra, pytanie. Kto był teraz w elektryku? Ja jestem 3 centymetry za tobą. O! No. To ciekawe, bo nie widziałem cię. A, no to... I ja teraz byłem w tych, w kamerach, w momencie, gdy zgasło światło, to kampiłem przy wencie, żeby zobaczyć, czy ktoś wentuje, żeby zobaczyć animację wenta przez ścianę. Ja to ogólnie, Damian, chodzę z tobą, znaczy z tą za rączkę od medbaya, więc... Nie znaczy, wiem. No, widziałem cię na początku, w nawigacji też przy mnie byłeś, tylko że ty pobiegłeś do szyjców pierwszy. Ja dopiero tam pobiegłem 2-3 sekundy później. I nie wiem, jak, właśnie jakim cudem mogłeś się znaleźć za mną. Czyli jeszcze szczególnie, że ja zahaczyłem o kompsy, zrobiłem tam kabelki. I znalazłeś się za mną, zaszedłeś gdzieś, czy po prostu czekałeś na mnie? No ty robiłeś kable, ja robiłem download w takim razie. W kompsach. Bo nie wiem, bo ogólnie miałem ostatniego taska bodajże w security, już miałem tam więc i chciałem zahaczyć o elektryka. No. I akurat jak podbiegałem do elektryka, to widziałem, jak ciało padało. Aha. Tylko a gruby powiedział, że był za Magnesem. Tak. Magnes, czy to potwierdzasz? No właśnie... On tego nie potwierdza. I biłem go po nawigacji. Już potem, jak biegłem przez sicy do kompsów i zacząłem... No ale światło zgasło, więc... No to go nie widziałem. No dobra, ale ono już się zapaliło przed chwilą, nie? No przed chwilą tak, ale też nadal go akurat, nie wiem, może za szybko ci tam raport i nie zauważyłem go. No, no nie jestem w stanie potwierdzić, no bo nie widziałem. Może był, może nie był. Dobra, a gdzie było dokładnie ciało? Centralnie przy światłach. No dobra, jeszcze pytanie, gdzie jest Stranger i Wujas? Ja przed sekundą powiedziałem, gdzie byłem. No to, ale to byłem w rozmowie z Magnesem, więc za bardzo nie słuchałem. Możesz powtórzyć? Byłem na kamerach, w sensie nie siedziałem na kamerach, byłem w security i stałem obok Venta, żeby patrzeć, czy nie pójdzie Vent z Medbaya do Electricala, czy animacji nie będzie. Później wszedłem na chwilę na kamery i już wybiegłem. I masz już taski skończone? Chyba został mi jeden. Wiesz co, nie wiem. Szczerze mówiąc nie spojrzałem, ale... Jakiś mi został. A wujas? Halo? Halo, sorry. To jest Vice. Co? To jest Vice, proszę. Vice. Okej, okay, Vice. Avg byłem całą grę, bo teraz miałem rozmowę po prostu chwilową, także nie wiem nic. Nic nie widziałem. No w sumie Damian, to znaczy, on stał przy stole. Mówił, że przecież był przy Magnesie, Magnes tego nie potwierdza i skoro mógł być przy Magnesie, a Magnes widział opadające ciało, no to moim zdaniem to jest gruby. Znaczy, no, ale... potwierdzam tyle, że przebiegał obok mnie w nawigacji i pobiegł pierwszy na dół. I właśnie to mnie trochę dziwi, że pobiegł pierwszy na dół, a jakby znalazł się za mną. Dobra, a mnie interesuje to, dlaczego nie pobiegłeś po prostu naprawić światła? No bo... Wolałeś postać sobie na wencie i popatrzeć, czy... Tak, wolałem kampić na Venta. Okej. Okay. Ja głosuję na grubego. Dobra. Nie wiem, ja się pytam, Nadara, czemu ty nie poszedłeś za moim głosem po prostu i nie potwierdziłeś, że na przykład, nie wiem, akurat, no tak, jestem w Medbayu, bo jestem na wejściu do Medbaya, bo właśnie tam wszedłem i jakbyś potwierdził moją wersję, że akurat wchodzisz, gdzie Magnes był już przed tobą w teorii, bo był przy... No właśnie to się nie zgadzało, bo niby Szymon wbiegał, a